Dzień dobry, a dzisiaj z Monix w Ogrodzie jesteśmy w Świerklańcu w Ogrodzie Śląskim, który się mieści między Częstochową a Katowicami w pobliżu Tarnowskich Gór. A opowiem o iglakach, o ich pielęgnacji, o tym jak o nie dbać, by były takie piękne i zielone. Zapraszam. Marku, mamy tu kilka produktów do nawożenia naszych iglaków. Opowiedz mi, jak używać tych produktów, żeby rośliny były tak piękne. To może zacznę od nawozu. Dobrze. Tutaj mamy nawóz typu osmokotę, czyli tak. Nawóz, który działa 6 miesięcy. Stosujemy go raz, a później tylko podlewamy. I cała filozofia. Czyli taka jedna miarka wystarczy na jedną 1,5-metrową roślinę. Duże, tak. Ok, następny nawóz. Interwencyjny nawóz do iglaków. Jak sama nazwa wskazuje, jest to nawóz interwencyjny, czyli stosujemy go w tych momentach, kiedy coś się złego dzieje z rośliną, bądź bezpośrednio po zimie, tak? Roślina jest wtedy mocno osłabiona. Tak. I stosujemy ten nawóz na zasadzie takiej mocnej szczepionki jednorazowej, tak? Tutaj mam długo działający nawóz do tui. Jak używamy takiego nawozu w płynie? To jest lekarstwo. Z jednej strony lekarstwo, które działa interwencyjnie, czyli w momencie, kiedy pojawi się choroba, czyli zaczynają na przykład tuje nam brązowieć, możemy stosować go w jakim okresie? To w zależności od tego, kiedy ta choroba wystąpi. Tak? Aha, to jest interwencyjne. Można. Ale z drugiej strony ten preparat może nam zapobiegać powstawaniu takich sytuacji, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc na wiosnę stosujemy raz. Czyli tak jak teraz, kwiecień. I potem co miesiąc do sierpnia, najpóźniej do września. Oczywiście rozcieńczamy. Rozcieńczamy, opryskujemy i sprawę mamy załatwioną, tak? Nie grożą nam żadne choroby. Marku, tu mamy jeszcze jeden nawóz krystaliczny. Do czego on służy i jak go stosować? Ten nawóz działa nam podobnie jak w przypadku magicznej siły, działa interwencyjnie, ale jego zasada działania polega na tym, że podajemy duże dawki magnezu, czyli w momencie, kiedy nam brązowieją iglaki, a nie są to przyczyny biotyczne. Dodajemy siły magnetycznej niemalże. Dokładnie, tak jak my potrzebujemy mikroskładników, po zimie. Rośliny też potrzebują tego mikroskładnika. Jak się aplikuje ten kryształ z magnezem? Możemy albo rozpuszczać go i opryskiwać, możemy podlewać, możemy rozsypywać, jak nam jest wygodnie. W zależności, czy te igły brązowieją. Dokładnie. Pamiętajcie, że podczas aplikowania wszystkimi suplementami do roślin ubierajmy rękawiczki, żeby skóra była ochroniona i bezpieczna. Dzięki. Dziękuję również. Jesteśmy w pięknym ogrodzie japońskim w Świerklańcu, a ze mną jest pani Justyna Bajger, architekt krajobrazu i opowie nam teraz o tych pięknych, cudownych iglakach. Dzień dobry pani Justyno. Dzień dobry. Pokrótce mówiąc o iglakach, musimy wspomnieć, że są to rośliny z reguły zimozielone. Tak. To znaczy, że mają igły. Przez cały rok. Przez cały rok. Dokładnie. Mówiąc przez cały rok, mamy na myśli wytwory, które widzimy tutaj. Tak. Są też iglaki, które igły zrzucają. Przykładem mamy tutaj stojący za nami. Ale zrzucają po 4 latach, tak mniej więcej z tego, co się orientuję. Te, które mają igły zimozielone, zrzucają po 3-4 latach. Ale one są wtedy brązowe. One są brązowe, tak. Jeśli nie są. Tak. Ale są też iglaki, jest to bardzo mała grupa, które zrzucają tak samo jak rośliny liściaste, co roku liście. I które to są iglaki? Mamy tutaj na przykład za nami miłożąb japoński. A no tak, rzeczywiście jest. Zimą, jak i o tej porze roku, nie wygląda. I nie ma żadnych igieł. Zbyt ciekawie, no nie ma żadnych igieł, ale już niedługo zaczną pojawiać zrastać, się tak. Kolejne nowe, świeże, zielone. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym programie z Monix w Ogrodzie. Zapraszam teraz na spacer, zobaczymy piękne iglaki, a wy o nie dbajcie i pielęgnujcie.